Halo? Halo, dzień dobry, pani Monika. Halo? Dzień dobry, pani Monika. Tak, pani Monika. Proszę pani, ja chcę kupić od pani misia. Proszę? Ja chcę kupić od pani misia. Chcesz kupić ode mnie misia. A jakiego misia? Czerwonego misia, proszę pani. Czerwonego? Czerwonego, 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 proszę pani. Halo? Halo, czerwonego, cholera, ja jestem na proszę pani. Halo, nie słyszę. Halo? Czerwonego misia. Halo? Proszę pani. Elo Boxdel, wariacie! O 20 odpalaj live'a. To wyślę do ciebie widzów, mordo. Halo? Halo, proszę pani kochana, słyszy mnie pani? Tak, teraz słyszę. Czerwonego misia, pani kochana. No dobrze, a mogę z kimś dorosłym porozmawiać? W domu jest tylko ojciec. No to nie wiem, to tatuś wie o tym, że ty chcesz takiego misia kupić? Tak, wie, pozwolił mi, bo babka dała kaszorę. No dobrze, a na mogę z tatą porozmawiać? Proszę pani, bo tak, tylko że tata był dzisiaj u dentysty i mu wyrywali zęby wszystkie i będzie miał szufladę pojutrze w buzi, a teraz on bardzo niewyraźnie mówi, bo mu jeszcze leci krew z pyska. O rany, no dobrze, to wiesz co, to może zróbmy tak, to niech tata, nie wiem, napisze SMS-a, dobrze? Nie, niech pani ze mną gada i chce kupić misia. No dobrze, a gdzie ty mieszkasz? W Kailin. Gdzie? Kailin. No to ja bym ci tego misia musiała wysłać, wiesz? Nie, bo to jest tylko 23 kilometry od Bydgoszczy, a tata tam chodzi do dentysty zęby wstawiać. No dobrze, no to ja bym się musiała z twoim tatą umówić, żebym tego misia przekazała. Niech się pani ze mną umówi, bo tata nie ma zębów i mu krew z pyska leci. No dobrze, ja rozumiem, no ale jak ja mam się z tobą umówić? No normalnie, tak jak z moim ojcem, proszę pani kochana. Wiesz co, ale ja bym jednak wolała porozmawiać albo z tatą, albo z mamą, bo tak z tobą, mama, no to nie wiem... Mama się wyprowadziła, bo znalazła sobie jakiegoś fagasa i ona już z nami nie mieszka. No to wiesz co, to ja myślę, że najlepiej będzie, jak twój tata już będzie mógł wyraźnie mówić, to żeby się ze mną skontaktował. I wtedy, nie wiem, no z twoim tatą gdzieś tam się umówię i wtedy tego misia sobie będziesz mogła kupić. Nie, pani, tak nie. Ja chcę kupić od pani misia i koniec, kropka. No dobrze, no ale ty nie możesz sama wychodzić z domu, czy możesz? Jak tata mi i tata mnie wsadzi w taksówkę i ja do pani przyjadę i wrócę tą samą. Nie, to chyba nie jest. A ile ty masz lat? Ja mam 5,5, ale ja już tak robiłam z tatusiem, bo tata ma znajomego taryfiarza i on tak mnie wozi właśnie. A ile masz lat? Ja mam 5,5 lat, proszę pani kochana. No dobrze, a słuchaj, a skąd ty wiesz, a skąd ty... A nie lubi mnie pani? Poczekaj, a skąd ty wiesz o tym misiu? Ja z internetu. Ale z jakiej strony? Z OLX-a? Z internetu ja wiem, proszę pani, o misiu. Wiesz co, ja myślę, że naprawdę tak będzie najlepiej. Jak twój tata już będzie mógł mówić, to po prostu do mnie zadzwoni, dobrze? On może mówić, ale nie wyraźnie, bo dla taty leci krew z pyska. Z buzi leci krew, ja rozumiem, ale wiesz co, myślę, że najlepiej będzie, jak będę mogła z tatą się porozumieć, wiesz? To ja dam, bo takie... ja dam ojca. No dobrze. I tatusiu, pani chce z tobą gadać, bo powiedziała, że ja jestem gówniara i ona ze mną tego nie działa.
łatwiej. Tak, trzymaj. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, wie pan co, no nie powiedziałam, że córka jest gówniara, absolutnie nie, tylko po prostu powiedziałam, że takie sprawy się załatwia między dorosłymi, tak powiedziałam. No to nieważne już, nieważne, bo my chcemy kupić misia od pani. Proszę? My chcemy kupić misia od pani. Ja rozumiem, wie pan co, a nie wiem, to pocztą tego misia mam przesłać, czy jak to będzie wyglądało, bo córka mówiła, że poza Bydgoszczą państwo mieszkają, tak? Ja mieszkam w kilometrze od Bydgoszczy, mieszkam przy pani. Mhm, to nie wiem, a jest jakoś pan w Bydgoszczy, żebyśmy mogli się umówić i żebym tego misia po prostu panu przekazała? Tak, będą mi zęby wstawiać w Bydgoszczy, proszę pani. A kiedy? To wtedy, no właśnie jak pan będzie jechał do stomatologa, to wtedy byśmy się mogli umówić. No to dobrze, ale ja wolałbym już po jak mi wstawią zęby, bo ja się czuję niekomfortowo i tak, wie pani. No ja rozumiem. Wie pan co, no to po prostu, a pan z córką oglądał na OLX-ie, tak, ty misie? Na komputerze, na komputerze. Mhm. A proszę powiedzieć, wie pan co, bo ja tam mam trzy, nie, więcej mam chyba. A jak on dokładnie wygląda? Bo córka mówiła mi, że czerwony, tak? Gabrysia, powiedz pani, jakiego trzysz mi się, powiedz pani. Halo? No, ja jestem, słucham. Czerwonego misia. No tak, ale on ma takie dwa kwiatki przy szyi, ten misiu? Cholera wie, co on ma. Czerwony misiu z nosem biało-czarnym. No to wszystkie mają takie noski biało-czarne, wiesz, ale czy on ma takie dwa kwiatki i w takiej jakby sukience jest? On wygląda jak taki wariat uszami. No dobrze, wiesz co, to słuchaj, ja z twoim tatą tak się umówiłam, że jak twój tata już będzie po wizycie stomatologa, to wtedy się ze mną skontaktuje i wtedy tego misia kupi, dobrze? A proszę pani, a da pani jakiś gratis? No to zobaczymy, dobrze? Ja bym chciała od pani cuksa. Rozumiem. To ale tak zróbmy, że jak tata już będzie u stomatologa, no to wtedy się ze mną skontaktuje i tego misia będziesz miała, tak? Jutro, proszę pani, jutro to załatwmy, będziesz głowę. Co? To z tatą, wiesz? Co z tatą? Jutro to no załatwimy, ja do pani przyjadę taksówką. Nie, ty nie możesz jeździć taksówką, z tatą tata musi ja przyjechać, mogę, wiesz? Ja mogę, proszę pani, ja mam kasiorę i ja mogę. No właśnie nie możesz, no o to chodzi, że nie możesz. Jak czemu, tata będzie powiedział. A czemu nie mogę? Bo jesteś za mała, wiesz? Jesteś za mała i nie możesz. Tata pozwala. Ja, ale jak ja się umówiłam tak z tatą, że jak tata będzie w Bydgoszczy u stomatologa, to wtedy się ze mną spotka i tego misia przekaże. I tak kupi. Dobrze? Tato, pani powiedziała, że ona woli, jak ja przyjdę. Ale akcja, ja pierdzielę. Dzień dobry, wujek Jacuś? Halo? Wujek Jacuś? A kto mówi? Ja jestem Gabrysia, wujku. Kto? Gabrysia, wujek. My zaraz będziemy u ciebie. Zaraz będziemy w Miastkowie. Dobrze. Już jedziemy do ciebie. Dobra. Wujek, a my chcemy kupić od ciebie konika na biegunach. Dobrze. Za ile sprzedasz konia? Dogadamy się. Za darmo dasz? Nie, dogadamy się. Wujku, bo ja dam tatusia. Tato, trzymaj wuja. Halo. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. No więc ja konia, jadę po konika na biegunach. A gdzie pan jest? Ja zaraz będę w Miastkowie, 23 km jeszcze. Aha, no dobrze, to pan tam zadzwoni, jak będzie w Miastkowie, bliżej tu brzegów może. O, w brzegach jak pan dojedzie, to pan zadzwoni. Proszę pana,
Proszę pana, sprzeda pan taniej? Taniej konika? No zobaczymy jeszcze. Tato, pan powiedział, że za 5 dych nam go sprzeda. Tak, za 5 dych nam pan sprzeda. Dobra. Proszę pana? No, słucham. Tata się pyta, czy na pewno. Nie, za 5 dych to nie. Tato, tak, pan powiedział, że za to, że do niego jedziemy, to za 5 dych. Tak. I proszę pana, tata chce z panem rozmawiać. Tata, trzymaj. No, halo, panie Jacku. To jesteśmy dogadani. My jedziemy i 5 dych. Nie, nie, tak to nie ten. Nie będziemy rozmawiać. Coś tam mogę opuścić, ale nie ten. Nie 5 dych. Pan jeszcze chce opuszczać 5 dych, spokojnie. Niech pan też zarobi trochę.